Wczorajsza porażka reprezentacji Niemiec z Koreą Południową jest jeszcze większym zaskoczeniem niż porażka Polski z Senegalem. Tym samym Niemcy pożegnali się z mundialem w Rosji, kończąc go na ostatniej pozycji w grupie. Myślę, że nie było śmiałków, którzy powiedzieliby, że nasi zachodni sąsiedzi tak szybko będą musieli wracać do domu. Dzięki temu mogą się zabrać nawet jednym samolotem z biało-czerwonymi. Zanim przejdziemy dalej, nie zapomnij ocenić tego filmu, zostań widzem tego kanału i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Wiele osób po wczorajszym meczu zauważyło bardzo ciekawą zależność. W roku 1998 Francja wygrała mundial, a 4 lata później nawet nie wyszli z grupy. Taka sytuacja powtórzyła się w roku 2010 z Włochami oraz w 2014 z Hiszpanami. Co więcej, dokładnie 8 lat temu, 27 czerwca 2010 roku, na mundialu w RPA zmierzyli się Niemcy z Anglią w 1/8 finału. Anglia musiała uznać wyższość Niemców, gdyż spotkanie zakończyło się ich porażką aż 1-4. Wtedy sędzia nie uznał prawidłowo zdobytej bramki przez Franka Lamparda. Nie wiadomo jednak, jak potoczyłby się ten mecz, bo byłaby to bramka wyrównująca wynik spotkania na 2-2 w 38 minucie spotkania. Ironią losu, w meczu wczorajszym arbiter uznał gola zdobytego przez Koreańczyków, jednak dopiero po weryfikacji VAR. Nie zmienia to jednak faktu, że Niemcy nie zasłużyli na wyjście z grupy. Koreańczycy pokazali charakter i wolę walki. Myślę, że pokonanie obecnej najlepszej drużyny na świecie mogą traktować jako zdobycie Mistrzostwa Świata. Podobno schodząc do szatni, Mesut Özil wdał się w wymianę zdań z rozjuszonymi kibicami. Ponoć musiano odciągać go od kibiców, a znając temperament gracza Arsenalu, jest to bardzo prawdopodobne. Na pomeczowej konferencji Joachim Löw powiedział, że czuje wielkie rozczarowanie, po czym przyznał, że nie zasłużyli na awans. Dodał również, że całą odpowiedzialność bierze na swoje barki. Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem Joachim Löw zostanie zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Niemiec. Koniecznie zostawcie kciuka w górę pod tym filmem. Do usłyszenia!